Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Szanowni Państwo, nie na długo nacieszyliśmy się przejezdnością ulicy Mickiewicza, bo już za dwa dni znowu napotkamy na pewne utrudnienia. Wszystko to oczywiście w związku z zaplanowanym corocznym wydarzeniem, jakim jest Suwałki Blues Festival. Coroczne zamykanie ulic i problemy z tym związane. O tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. 4 dni festiwalu i praktycznie 3 dni wyłączone centrum miasta z ruchu kołowego. Także już od 11 lipca, od godziny 22 aż do poniedziałku, do 6 rano, spodziewajmy się poważnych utrudnień w poruszaniu się po centrum miasta. Ale od początku, jakie to utrudnienia? Oczywiście festiwal odbywa się nie pierwszy rok u nas, dlatego zapewne Państwo wiedzą, gdzie scena zawsze jest usytuowana. I tak i w tym roku będzie stała w tradycyjnym miejscu, czyli na ulicy Kościuszki przed skrzyżowaniem z ulicą Mickiewicza i Waryńskiego. Mimo że ulica Kościuszki w połowie, można powiedzieć, że jest ukończona, chciałoby się już pojechać, ale tak jak zapewne Państwo pamiętają, w jednym z magazynie mówiliśmy o całym etapie realizacji tego remontu. Ulica zostanie oddana po dokończeniu drugiej części właśnie od wysepki z przejściem dla pieszych do placu Józefa Piłsudskiego. Dopiero po wykonaniu całości zostanie ten odcinek oddany i będzie przejezdny. Kolejne utrudnienia, czyli ulica Mickiewicza. Ulica Mickiewicza wyłączona z ruchu na czas festiwalu, czyli od 11 od 22 do poniedziałku do 6 rano. Ulica Mickiewicza od Kościuszki do księdza Hammerschmidta, ten odcinek. Również wyłączony będzie parking na tyłach muszli koncertowej wzdłuż ulicy księdza Hammerschmidta. Także ten parking, musimy pamiętać, że będzie wyłączony, zapewne będzie do dyspozycji organizatorów, jak i wszystkich firm, które będą obsługiwać festiwal. Szanowni Państwo, podsumowując utrudnienia wokół parku 3 maja, właśnie ulica Kościuszki do tego momentu tutaj do placu Józefa Piłsudskiego będzie zamknięta na cały okres trwania festiwalu wraz z przyległymi parkingami. O tym nie mówiłem wcześniej, ale również i ulica Mickiewicza z tymi parkingami, jak i ulica Kościuszki, również parkingi są wyłączone z ruchu na czas trwania festiwalu. I jeszcze jedne utrudnienia, które się będą pojawiać cyklicznie, ale o tym za chwilę. Kolejne utrudnienie, o którym chciałem Państwu powiedzieć, to będzie cykliczne utrudnienie, dlatego może z tego tytułu też i niewygodne. Otóż ulica Kościuszki będzie wyłączona z ruchu w piątek od godziny 16, od wysokości Muzeum Okręgowego do placu Józefa Piłsudskiego. To będzie w piątek. W sobotę będzie wyłączony ten odcinek od godziny 14 do 24. I również w niedzielę ten odcinek będzie zamknięty od 15 do północy włącznie. Dlatego tych utrudnień jest sporo. Nie należy jeździć na pamięć przez ten okres. No te utrudnienie moim zdaniem jedno z trudniejszych, no bo raz otwarta ulica, raz zamknięta. Ale niestety, festiwal też rządzi się swoimi prawami. Również w sobotę spodziewajmy się utrudnień w szerszym rozumieniu. Otóż od godziny 15.30 będzie przejazd pokazowy motocykli wokół przyległych ulic, ale to będzie również i ulica Noniewicza, dlatego od 15.30 też spodziewajmy się przez około godzinę, półtorej utrudnień w okolicy centrum miasta. Szanowni Państwo, warto wspomnieć, że po raz kolejny zawita również wraz z festiwalem strefa Sprawdź Promile, czyli można w takich punktach sprawdzić swoją trzeźwość, bo przy takich festiwalach miłośnicy złocistego trunku czasami nie odmawiają,
a często przyjeżdżają z różnych zakątków Polski. Dlatego przed dalszą jazdą warto sprawdzić, czy jesteśmy w stanie prowadzić auto bezpiecznie. Można się będzie zapoznać z tym, jak nasz organizm wpływa alkohol, czyli założyć sobie alkogogle, jak i również inne testy będą przeprowadzane. Myślę, że ta rzecz przy takiej imprezie masowej, gdzie również właśnie i złocisty trunek, jak i może i mocniejsze trunki, również goście spożywają, warto uświadamiać przy każdym nadarzającej się chwili, że alkohol to oczywiście wróg na drodze numer jeden. Podsumowując dzisiejszy odcinek, szanowni Państwo, najbliższe 3-4 dni będą te utrudnienia w Suwałkach, jak co roku, ale impreza, myślę, warta tego jest, o tym festiwalu coraz głośniej w całej Polsce. Przychodźmy, bawmy się, wszystko z głową oczywiście. I zapraszam wszystkich miłośników bluesa, ale też innych gatunków muzyki. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia już kolejny wtorek.